Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w sezonach odcinku drugim. Dzisiaj gramy sobie Chelsea, London i będziemy, znaczy powiem tak, nie jest to komentarz na żywo, dlatego że plik mi się, znaczy plik mi się, czy nie uszkodził mi się, jako po prostu usunąłem przez przypadek plik audio. Zagramy sobie Chelsea, trzecie stroje. Ustawimy sobie też formację 4-1-2-1-2, jako że mi się zdaje, że będzie ok, za chwilkę. Nie będzie, mówię, komentarz jest nagrywany później. Calutki mecz będzie, także jak ktoś jest ciekaw, to będzie właśnie calutki meczek. Ile on będzie tam trwał, to nie wiem, no ale w sumie wy widzicie. Pogadamy sobie chwileczkę. Ustawiam sobie tutaj oczywiście składzik jakiś tam. Nie jestem jakimś kozakiem, którym będę sobie grał jakoś tam, wiecie. Nie będę sobie grał jakiegoś Drogby czy cokolwiek, bo nie jaram się jakoś Drogbą, więc po prostu będę grał Kosztę z przodu razem z panem drugim z ataku. Kogo ja tam? A, Remiego, właśnie, Remi, ciągle zapominam. Osoby, której w składzie do składu nie wstawiłem, a której zapomniałem kompletnie, to był Schürrle. Fabregasa natomiast nie zamierzam grać, jak po prostu mech. Ale myślę, że następnym razem troszkę inaczej ten skład ustawię po tym, jak nim pograłem, ale to kiedy indziej, jak naprawdę jak kiedyś jeszcze Chelsea odpalę w tych sezonach. Także wyszedł wczoraj odcinek Futa, pierwszy odcinek, także jak ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam, bardzo, bardzo śmieszne żarty tam były, bardzo ogólnie super fajny odcinek, wiem, że większość z was, mam nadzieję, oglądała, ale ci, co nie oglądali, to serdecznie polecam. Dzisiaj już sobie właśnie te sezony przygotowałem i lecimy. Także co do paru rzeczy, które chciałem wam powiedzieć ciekawych w przerwach, kiedy nie będzie się nic działo na ekranie i nie będę miał co komentować, no to tak, zacznijmy od tego. Tu w ogóle już rozerwano połączenie. Otóż serie, jakie będą w najbliższym czasie. Pierwsza to jest oczywiście ten fut, który zaczął się wczoraj. Druga to już są sezony, których to już jest drugi odcinek. Trzecia to jest seria z poradników, których dzisiaj albo jutro w sumie nagram pierwszy odcinek i tam, wiecie, wrzucę go najprawdopodobniej właśnie jutro albo pojutrze. Zależnie na kiedy zrobię drugi odcinek futa oczywiście. Tak, żeby te filmy miały, wiecie, przepływ był ciągle tych filmów. Będzie to seria z poradników. Tych poradników będzie bardzo dużo, bo mam sporo tematów na poradniki w sumie. Także coś będziemy kombinować. Będzie też prawdopodobnie, jako że znowu się zabrałem za sezony, będzie też seria jak grać. Jeżeli ktoś kojarzy, o co chodzi, to pokazywałem, jakie jest moim zdaniem najlepsze ustawienie, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał danego klubu, danej reprezentacji w sezonach właśnie. Gramy przeciwko Realowi Madryt, co za niespodzianka, wcale nikt nie gra Realem w sezonach, nie jest to jakieś 98,5% tych playsów. Tutaj mogę zauważyć już, że nie nauczyłem się jeszcze tak naprawdę tego, co w tej FIFA jest dobre. Znaczy ja wiem, co w tej FIFA jest dobre, ale nie nauczyłem się tego jeszcze używać. W tej FIFA, muszę wam powiedzieć, najlepszy jest dribbling. Proste i logiczne. Nie, że sztuczki, bo sztuczki nie są jakieś genialne, natomiast dribbling jest potwornie silny, nie są silne główki. Ja zacząłem, super gol z główki, właśnie jak powiedziałem, że główki nie są dobre. I szczerze powiem, że jeszcze się nie potrafię tego jeszcze dobrze nadużywać, tak jak chciałem, jak wiecie, tak jak chciałem, tak jak chciałbym to umieć robić, żeby po prostu wygrywać dużo gierek, no bo jakby o to nam w FIFA chodzi, żeby wygrywać, tak? Nikt nie chce przegrywać specjalnie, a szczególnie mi na tym zależy, a że dribbling jest dosyć fajny, to generalnie chciałbym nauczyć się go używać. No i kolejna fajna, śmieszna akcja, ale niestety nic z niej nie wyjdzie. Także sezony pojedynków, sezony online, może to się nazywa sezony pojedynków, sam nie wiem już w sumie. Fucik oczywiście do pierwszej ligi, także trochę to zajmie, parę miesięcy może nie, ale jest 2 miesiące myślę spokojnie, albo może, nie no, 2 miesiące to myślę taki jest w miarę spoko czas, zważywszy jak na to, że odcinki mają parę meczy. Sezony no to pewnie dłużej zajmą, bo tutaj jest jeden mecz na odcinek, ale sezony też
Ale nie, no będą dłużej to zajmie zdecydowanie. O, tutaj ładna obrona Courtois. Poradniczki też jakoś tam z dwa razy w tygodniu będą, więc myślę, że w miarę to zaspokoi na cały tydzień. Do tego od, nie wiem, czy od przyszłego tygodnia, czy od jeszcze przyszłego zacznie się Velocter, także zaczną się pojawiać, wiecie, te wszystkie super mecze, Wojciech kontra Wibe, Wojciech kontra Kamek, Wojciech kontra Oscar z FIFA Coins, Wojciech kontra Pelka Damy, Wojciech kontra Lachu, Wojciech kontra Jacob, Wojciech kontra wszyscy tam, ogólnie ludzie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakoś tak wymieniłem z 5 osób w sumie jakichś randomowych, a tam jest chyba 12 osób w lidze czy coś, nie wiem, ale whatever, wiecie sami, kto tam jest, ja w tym momencie nie pamiętam, ale ich wszystkich oczywiście rozjadę, niezależnie ile mają widzów, czy 1000, czy 150 tysięcy, czy ile tam ma Pelka Damian w tym momencie. Rozjadę ich wszystkich, nie ma szans innych. Znaczy, dobra, wiem, że pewnie przegram większość meczy, bo jestem beznadziejny w sezonach i jestem słaby w 15 jak na razie, ale nie musicie mi tego mówić, ja to wiem, naprawdę, uwierzcie mi, pewnie lepiej od was. Także będą te meczyki, do tego myślę, żeby zacząć jakąś serię z youtuberami, tak poza tym. Nie wiem, jak tam będziemy, czy będziemy robić jakąś taką inną serię poza Velocterem z ludźmi. Na pewno będę od czasu do czasu grał sobie z Vibe, no bo to Vibe, gram z nim często. W 15 jeszcze nie graliśmy, ale zawsze dużo graliśmy w Fifkę, jakoś tam razem i nagrywaliśmy dużo. Czy to z moim ziomeczkiem Kamyczkiem byśmy coś nagrali, czy coś będziemy kombinować na pewno, także możecie się spodziewać. Nie wiem, czy jakoś na zasadzie jakiejś, wiecie, stałej serii z jedną osobą, czy na zasadzie po prostu randomowych meczy z różnymi osobami za jakiś czas, ale coś się będzie pojawiać na pewno. Jako że po to przeszedłem na PS4, między innymi, a nie na Xboxa, bo po prostu tu są moi znajomi, tak? Z którymi będę sobie mógł nagrywać. Szach, kurwa, mat. Czy jakieś jeszcze pomysły mam? Parę pomysłów mam, ale przeciążyłoby to mój plan tygodnia. Ja nie mam aż tyle czasu, do tego mam dosyć słabe warunki do nagrywania w domu, niestety, jako że mam małe mieszkanie. Mogę nagrywać tylko wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu, tak naprawdę. A już wiecie, bo nie tylko, już nawet nie chodzi o to, że czuję się bardziej swobodnie, bo mogę sobie podrzeć japę czy poprzeklinać jakoś bardziej. Bardziej chodzi o to, że po prostu ja nie przeszkadzam ludziom w domu, wiecie, rodzicom, czy siostrze, jak czasem sobie przyjedzie. Natomiast głównie chodzi tak naprawdę o to, szczerze wam przyznam, że nie chcę, żeby oni mi przeszkadzali, jako że no... Słychać jakieś, wiecie, jak słychać, jak tam, nie wiem, oni se tam o czymś gadają, czy jak jakiś telewizor gra w drugim pokoju, czy coś, bo w sumie, wiecie, w mieszkaniu tak jest, że jak to jest na jednym pięterku wszystko, ja nie mam jakichś super zajebistych drzwi dźwiękoszczelnych, aczkolwiek namawiam rodziców, żeby takie mi zamontowali. To nie mogę tak za bardzo nagrywać, jak ludzie są w domu, więc nagrywam jakimiś wieczorkami, nagrywam jakoś po szkole od razu, więc mam, z reguły mam, nie wiem, 40 minut dziennie, a wiecie, jeszcze musi być czas na inne rzeczy, które można robić, jak nikogo nie ma w domu. Także na nagrywanie czasu dużo nie ma, więc z reguły właśnie jak nikogo nie ma w domu, to takie rzeczy się u mnie dzieją, że ktoś może drzeć mordę. Staram się zamykać okno, żeby sąsiedzi nie myśleli, że wiecie, że ktoś tutaj się wali w dupę na przykład. Ale w ogóle, o, fajnie ten też wyglądał przez chwilę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, więc ja aż tak dużo czasu nie mam, dlatego nigdy te odcinki jakoś, dlatego jest to jeden z głównych powodów, moim zdaniem, dla którego mój kanał jest generalnie dosyć suchy, tutaj w ogóle fajne koszty, bo wiecie, porównajcie sobie to z tym, co wiecie, znaczy moją ilość czasu do nagrywania faktycznie, a ilością czasu, którą, wiecie, mają inni moi znajomi, może nie licząc Vibe, bo on też chodzi do szkoły faktycznie, ale on ma pokój na górze w domciu, czy tam na dole, sam nie wiem, ale ma osobny pokój w domu i sobie po prostu nagrywa, kiedy chce. Ja takiego komfortu niestety nie mam, a czasu jakiejś też ogromnych ilości nie mam, więc znaczy czas mam, może tak, bo jakoś nie mogę powiedzieć, że się uczę za specjalnie, bo główne co robię w domu, to gram w LoL'a. Natomiast do nagrywania to tak średnio. Smutne jest to życie. W sumie mógłbym zacząć streamować LoL'a czy coś, ale musiałbym do tego załatwić sobie lepszy internet niż jest dostępny w moim pięknym miasteczku zwanym Świdnikiem. Ale cóż, musiałbym się przeprowadzić. Ale pamiętajcie, jestem w tym momencie w drugiej liceum, gdyby ktoś był ciekawy.
18 sierpnia, czyli w sumie miałem ledwo co 17 tak naprawdę, ale jeżeli będziecie na moim kanale i wytrwacie na nim do FIFA, czekajcie, 16, do 17, do FIFA 17, ja do tego czasu będę nagrywał, to wtedy się wyprowadzę i będę mieszkał gdzieś tam. Możliwe, że do Krakowa się przeprowadzę i na przykład, nie wiem, będę mieszkał z Wibe, o, super plan. Nie no, ale że wyprowadzę się do Krakowa, bo to najbardziej prawdopodobny kurs moich studiów i wtedy będą super place'y, bo będzie 10 filmów dziennie. Ja będę siedział i nagrywał non-stop jak drę mordę. No normalnie super deal, tylko że no... I udawał, że studiuje. O, to jest wspaniały plan. No tylko, że musicie poczekać 2 lata, ale ja myślę, że dacie radę. Myślę, że do tego czasu osiągnę liczbę 22 tysięcy widzów. Tak myślę, że mniej więcej tyle się uda w moim aktualnym tempie przyrostu widzów, bo było ono obrzydliwe przez ostatni miesiąc. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo nie żebym się chwalił, nie? Ale we wrześniu mój przyrost widzów był najgorszy od, zdaje mi się, ponad roku na moim kanale. Tak mi się zdaje, że nawet w zeszłym wrześniu miałem większy przyrost widzów, także to już delikatnie o czymś świadczy, także no teraz się porządnie za to wziąłem, teraz sobie porządnie nagrywam i jak widzicie filmy są moim zdaniem całkiem fajne, staram się włożyć troszkę więcej montażów, znaczy staram się, no, może po tym filmie tego nie widać, ale mam też parę pomysłów na jakieś filmiki, takie wiecie, używając kamery, takiej wiecie, do nagrywania takiej kamery. W ogóle też nie rozkminiałem jeszcze jak sobie to zrobić, żeby nagrywać z kamerką na playce, bo muszę tam jeszcze pobrać jakiś program do obsługi tej kamerki, coś tam, żeby to jakoś fajnie wkleić, także jeszcze na razie, no w sumie to też nie jest na żywo, tak, ale już za jakiś czas w filmikach na żywo wróci kamerka, bo jak wiecie, mam kamerkę i w sumie jej często używałem, natomiast myślę, że też chętnie poczekacie, aż kamerka wróci, znaczy poczekacie, w sensie, że chętnie ją zobaczycie z powrotem, jako że no bądź co bądź, była ona często na moich filmach i w sumie mi się zdawało, że jest to fajny dodatek, bo są ludzie, którzy twierdzą, że kamerka jakaś super fajna nie jest i że ona za dużo nie daje, ale nie wiem, mi się zawsze bardziej podobały filmiki z kamerką, jakoś bardziej do mnie, znaczy czuję, że autor bardziej do mnie przemawia niż normalnych, niż czymś takim, tak? Bo w tym momencie słyszycie mój głos, ale tak to widzicie realną osobę, jakoś tak, nie wiem co wy o tym myślicie, możecie mi napisać, bo to w sumie jest wasza decyzja, ja nie mam potrzeby, żeby wam się pokazywać. Jak będę chciał pokazać ludziom moją piękną twarz, to wyjdę z domu. Żart, to śmieszny. Ale wy mi możecie powiedzieć, co prawda pewnie powinienem to powiedzieć na początku, bo jak jest dłuższy film, to większość osób nie ogląda do końca, ale ci co obejrzeli mogą mi napisać, żeby wiecie, pokazać, że mają gest i obejrzeli 15-minutowy filmik. Dobra, nie 15-minutowy, tylko gdzieś 20-minutowy, ale w tym momencie jesteśmy w 13 minucie, także możemy zakrążyć do 13. Już walić tą kamerkę, natomiast także mówię, mam nadzieję, że w ogóle widzicie tą obronę, kurwa, jak to się stało, że po rozpoczęciu nagle miałem jednego obrońcę, okej, ale teraz on dla odmiany nie miał obrońców, także po prostu sobie podałem do koszty i obiegłem bramkarza i strzeliłem gola 4-1. Minąć bramkarza, trofeum, że coś więcej w pracy w to wkładam. Myślę, żeby sobie jutro siąść i nagrać jakiegoś lola, bo mam też ochotę. Jako, że naprawdę dużo gram w tego lola, to przydałoby się coś z niego nagrywać, bo tak to tylko, wiecie, no, gram sobie w niego, faktycznie jestem coraz lepszy, ale przydałoby się też coś umieć i coś, znaczy coś mieć co pokazać, a w ten sposób chciałem powiedzieć. W ogóle to mam first win of the day i jeszcze nie zrobione. Oh, fuck my life, a jest 23, jak to nagrywam, bo... Znaczy, 23 w sobotę, bo wy to widzicie w niedzielę, ale nikomu nie mówcie. To będzie taka nasza mała tajemniczka, jak tajemniczka różańcowa. Jakaś tam, wiecie, objawienia, światłości i tak dalej. Kiedyś to umiałem, kiedyś jak szedłem do komunii pierwszej, to były śmieszne czasy. Ale nieważne, nie będę wam opowiadał o mojej wspaniałej historii. W ogóle, czy wiedzieliście, że Wojciech, wasz ulubiony youtuber, ma na imię na bierzmowaniu Florian? Jeżeli nie wiedzieliście, dajcie łapkę w górę, bo wiem, że nie wiedzieliście, bo nie mieliście prawa tego wiedzieć, ale
Dlaczego Florian? Nie mam pojęcia, ale fajne imię, więc sobie wziąłem. Trochę homo, ale tym lepiej. Tym fajniej, tym bardziej mi się podoba. Także taka ciekawostka o mnie, jeżeli dotrwaliście do 15 minuty tego wspaniałego filmu, to będziecie znać tajemnicę, której nie będzie znał nikt inny oprócz was, której jeszcze nikomu nie powiedziałem, nawet moi rodzice nie wiedzą. Nigdy im nie mówiłem, jakie imię wziąłem na bierzmowanie. Uwierzcie mi, w ogóle super przewrotka, naprawdę. Nie musiałem się napić, bo straszna Sahara w japie mi się zrobiła. Zauważyliście, że w ogóle ta sytuacja śmieszna strasznie. Zauważyliście, że nie ma takiego czegoś, jakie było w XIV wiecie? Takie strasznie wkurzające było, że w momencie, kiedy piłka szła gdzieś na wysokości głowy obrońcy, on mógł zajebać taką przewrotkę. Przewrotkę i po prostu wybić piłkę, tak. To zawsze było takie głupie, bo oni robili te przewrotki na takich jakichś ogromnych wysokościach, że wiecie, machali tą nogą gdzieś nad głową rywala i to było trochę głupie, bo była nakładka normalnie, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa, zawsze się mówiło nakładka, czy jakoś tak. Jak graliśmy w nogę jakoś tam na podwórku czy coś. Więc nie wiem, jak to działa, ale wiem, że już tego nie ma i strasznie się z tego cieszę, bo to było strasznie głupie, bo obrońcy mógł... Jeżeli nie miałeś piłki na nodze i ona leciała w swoim kierunku, to nie było szans jej przyjąć, jeżeli był obrońca gdzieś w okolicy, bo on po prostu nakurwiał salto i ci wybijał piłkę z japy. No super zabawa, naprawdę. Troszkę to było głupie, także cieszę się, że tego nie ma. W ogóle jest... Naprawdę mi się fajnie gra w tą FIFA, tylko że, wiecie, muszę wyczuć trochę, bo nie umiem w nią grać, natomiast... Przyjemnie się w nią gra, oprócz jakichś randomowego wywalania z meczy, jakichś błędów playki, jakichś innych gówien, które przeszkadzają w graniu, przerywają mecze i tak dalej. W ogóle nie wierzę, że to nie weszło. To jest fajnie. Podoba mi się to cały ten nowy cały zasób tych wszystkich animacji nowych. Wszystkie te efekty, ja mówiłem o tym, że to jest gówno ważne w sumie i to nie jest ważne, ale fajnie wygląda i fajnie się w tą grę gra. Dzięki temu jak bardzo jest inna i jak bardzo ten nowy silnik czuć. Znaczy wiecie, ja mówię z mojej perspektywy jako osoby, która grała na PC-cie, więc nie grała na nowym silniku. Dla mnie to jest ogromna różnica, już nie licząc tych animacji, tego deszczu, jakichś tam ślizgów błotnych, podskakujących siatek przy strzeleniu gola i tak dalej. Wow, ale salto zajebał koszta. To dla mnie duży przeskok jest. Naprawdę jest to moim zdaniem FIFA, w której było najwięcej zmian od czasów FIFA 12. Chyba to była ta, co naprawdę, jeżeli graliście w 11 i graliście w 12, to moim zdaniem była ogromna zmiana w gameplayu, w samej grze, jak to wyglądało, jak się grało w to. Jakieś tam sztuczki były pozmieniane, strzelanie było zmienione i tak dalej. To mi się zdaje, że to był największy przeskok, jaki z tych takich FIF, takich już bardziej aktualnych, już tam nie mówię o jakichś 0.5 i tak dalej, czyli tych moich pierwszych FIFach. W ogóle jestem ciekaw, jak ja tutaj gola nie strzelę chyba, bo nie pamiętam, żebym tu strzelił gola. A, w ten sposób, nie wiem. Nie pytajcie mnie, jak ja strzeliłem, bo ja sam się, jak widzicie, zastanawiałem, bo pamiętam, że wynik tego meczu był 4-1, to wam mogę powiedzieć. I nie miałem, kurwa, pojęcia, jak ja tego nie strzeliłem. Ale okej. Także powoli zbliżamy się do końca, ja się będę z wami powoli żegnał, mam nadzieję, że fajnie się wam słuchało mojego gadanka, a jeżeli nie, no to trudno, jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakieś fajne komentarzyki na temat tego, co mówiłem w filmie, to by było na tyle, na razie, hej!